biegnij, biegnij! Około 40 kolorowych, wykonanych przez dzieci obiektów latających zaprezentowano podczas pierwszego powiatowego święta latawca. Uczestnicy rywalizowali o puchary ufundowane przez burmistrza Ostrzeszowa Patryka Jędrowiaka. Areną zmagań było targowisko miejskie, nad którym przez wiele godzin unosiły się różnorodne, zarówno płaskie, jak i tak zwane skrzynkowe latawce. Część z nich utrzymywała się w powietrzu bardzo długo, wywołując satysfakcję u autorów oraz podziw obserwatorów. Inne natomiast, choć wizualnie prezentowały się efektownie, spadały nieco zbyt szybko. Jak się bowiem okazuje, stworzenie dobrego latawca to duża sztuka. Mianowicie rozchodzi się o złączenie tych listewek. To jest sklejone i tutaj są takie trójkąciki wklejone. Tego nie widać, bo to jest zaklejone papierem, ale po prostu są takie. I to jest wzmocnienie tego latawca, że ten trójkąt się nie rozleci. I na długości i na szerokości. No i oklejanie nośne. Mianowicie ta płaszczyzna nośna. Tu wiatr jak przychodzi, to on się odbija. I tu wlatując do tego kanału, tak samo powoduje to, że latawiec się wznosi. No i do tego odpowiedni kąt tej wagi. Że musi być dokładnie po prostu powiązana, że ten bok i ten bok jest taki sam. Tutaj się reguluje, bo tu jeżeli latawiec by skakał tak, to wtedy tą tylną wagę się przywiązuje. Wtedy on powoduje tą stabilność. Ta pętelka po prostu powoduje, że robi stabilność i latawiec do góry idzie, nie? Chcąc osiągnąć sukces, należało ściśle trzymać się tej instrukcji. Uczestnicy konkursu wykazywali się jednak nie tylko fachowością i zdolnościami manualnymi, ale też pomysłowością i wyobraźnią. Wtedy, kiedy zaczęłam tworzyć ten latawiec, miałam na sobie koszulkę z logiem Batmana i stwierdziłam, że jak będę miała latawiec, to będzie tak jak znak Batmana na niebie, bo on ma taką specjalną latarkę, co rzuca na niebo. No tak. Jesteś fanką Batmana? No powiedzmy, od dzisiaj jestem. Od dzisiaj jesteś, tak? I pewnie im lepiej poleci, tym będziesz większą fanką Batmana. Dokładnie. No i opowiedz, no wiadomo jak on wygląda, ale jak był tworzony? Może opowiedz, jak ten cały proces przebiegał? No, najpierw w szkole ogólnie robiliśmy wszystko, łączyliśmy te listewki. Potem w domu przyklejałam papier, sprayem kolorowałam na żółto, zrobiłam szablon, wycięłam szablon i właśnie potem kolorowałam na czarno. Ciężka, trudna praca? Długotrwałe to było? No, długie, ale no, było proste dosyć. No, co, to jest fajne zajęcie? Na przykład można się oderwać od komputera, zająć czymś innym? No, moim zdaniem fajniej sobie tak popuszczać latawiec, niż cały czas grać na tym komputerze. Robiłem tak, że najpierw było trzeba zrobić, narysować najpierw i potem to wykonać normalnie. Potem trzeba było nakleić taśmę i było można go malować i potem trzeba było puścić. Sprawdzić, czy lata. I co, przetestowałeś go i latał, tak? Swoje umiejętności modelarskie doskonalić można pod okiem Jacka Szkudlarka, wprowadzonej przez niego w Szkole Podstawowej nr 1 pracowni. Zajęcia mogą odbywać się także poza tą placówką. Jestem za tym, że jeżeli dyrektor do mnie zadzwoni, żeby przyjechać, pokazać, pomóc na jedną, dwie godziny lekcyjne, nie ma problemu, ja dojadę. Ja jestem na emeryturze, także jestem do dzieci, jak to mówią. Nie tylko we modelach latawcowych, modelach pływających, tak samo. Także staramy się, żeby po prostu dzieciaki miały zabawę. A o tym, że zabawa była znakomita, świadczą miny dzieci biorących udział w pierwszym powiatowym święcie latawca. Najbardziej zadowoleni byli oczywiście zwycięzcy, którym nagrody wręczali burmistrz Patryk Jędrowiak i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Jolanta Szałkowska. W kategorii latawców płaskich pierwsze miejsce zajęli Lena Ślak klasy 1-4 oraz Anna Kluska klasy 5-8, a w kategorii latawców skrzynkowych najlepsi okazali się Oliwier Kosmalski klasy 1-4 oraz Konrad Kidziak klasy 5-8. W klasyfikacji drużynowej triumfowała Szkoła Podstawowa nr 1 przed Kobylą Górą, Rojowem i Szkołą Podstawową nr 2.